Kiedyś zrobiłem odcinek z 10 autami i jeżeli nimi będziecie jeździć, to ludzie was wyśmieją. Linka do tego odcinka będziecie mieli w pierwszym od góry komentarzu oraz w opisie pod tym filmem. W tym odcinku natomiast pokażę wam 5 najdziwniejszych samochodów świata. Listę otwiera Covini C6W. Jest to auto raczej niespotykane, ponieważ posiada aż 6 kół. Wyglądem nieco odstrasza, niemniej to co siedzi pod maską może co po niektórych lekko zdziwić. Pod maską pracuje 400 koni mechanicznych, a sam samochód rozwija prędkość do 299 km na godzinę. Dodatkowa para kół ma zapewnić m.in. lepszą przyczepność do powierzchni, czy też lepszą przyczepność podczas hamowania. Twórcy postawili na efektywność zamiast na efektowność i rezultat finalny nie przyciąga raczej oka potencjalnych nabywców. Marcos to brytyjski producent, który specjalizuje się w samochodach sportowych. To by było na tyle, jeżeli chodzi o to, co można powiedzieć fajnego o tej marce. Wszystkie ich auta można generalnie określić jako brzydkie. Firma ta rozpoczęła produkcję w 1968 roku i w tym samym roku jej zaprzestano. Co najdziwniejsze, w roku 1997 nastąpiło odrodzenie marki i na rynku pojawiło się m.in. to prezentowane auto. Auto posiada silnik o pojemności 4,6 litra, przyspieszenie do setki w 3,7 sekundy, a maksymalna prędkość 288 km na godzinę. Więc jeżeli chodzi o osiągi, całkiem przyzwoicie. Brubaker Box to kolejny niechlubny samochód, który wędruje na tą listę. Powiedziałbym raczej, że nie jest to samochód, a sześcian na czterech kołach. Ten minivan został zaprojektowany przez Curtisa Brubakera i jest on uważany za pierwszy seryjnie produkowany minivan. Produkcję tych modeli rozpoczęto w 1972 roku, a zakończono 7 lat później, czyli w roku 1979. No i w sumie dobrze. Robin to małe, trójkołowe auto produkowane przez firmę Reliant Motor Company z siedzibą w Anglii. Samochód ten jest jednym z najpopularniejszych w historii samochodów z karoserią wykonaną z włókna szklanego. Produkowany był w latach 1973-81 oraz 1989-2002. Auto posiada klapę bagażnika, drzwi kierowcy oraz drzwi pasażera. Samochód napędza silnik o pojemności 750 cm3 lub też 850 cm3. Silniki te współgrają z czterobiegową skrzynią manualną. Cena detaliczna auta oscylowała w granicach 50 tysięcy złotych. Na szczycie, uwaga, mojej listy znajduje się samochód o jakże wdzięcznej nazwie – Aurora. Samochód wyprodukowany w 1957 roku w Stanach Zjednoczonych przez katolickiego księdza, ojca Alfreda. Założenie projektantów było takie, by stworzyć mega bezpieczny samochód z włókna szklanego. Firma jednak upadła po wyprodukowaniu jednego modelu za kwotę 30 tysięcy dolarów. Samochód został pokazany na wystawie w Nowym Jorku, a w drodze na tą wystawę samochód odmówił posłuszeństwa ponad 10 razy. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek spodobał wam się, dajcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, zostawiając również dzwoneczek na tym kanale. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Hej, hej.